murale, ale z zupełnie innej epoki i z zupełnie innych warsztatów, byśmy powiedzieli, bo to bardziej taka twórczość warsztatowa różnego rodzaju pracowni była wtedy na ścianach budynków. I to właśnie te murale w mocny sposób inspirują twórcę wystawy, którą Państwo widzą, ale tam też jest jeszcze drugi cykl. Ja jako osoba organizująca tu przestrzeń, bo ktoś musi przyjść i powiedzieć, który obraz gdzie wisi, i to ja w tej roli wystąpiłem, takiego, no byśmy powiedzieli, no deus ex machina, czyli kogoś, kto na końcu musi, no koniec, tak jest i koniec. Można z tym dyskutować, można nie. Ja jednak postanowiłem wymieszać te wszystkie cykle i one się to Państwu fantastycznie złożą w ciekawe puzzle, bo to nie musi być tak, że musi być jednorodnie. Właśnie ta trójpolówka, byśmy powiedzieli, czy ten płodozmian, to też jest pomysł na to, żeby prezentować twórczość. I co powiem Państwu coś, co mnie bardzo ucieszyło, artysta nie patrzył na mnie krzywo, jak się dowiedział, że to ja tak zdecydowałem. Oczywiście, że nie. Są tu trzy zasadnicze cykle. Jest też kilka innych obrazów, ale są trzy zasadnicze cykle. Pierwszy cykl przedstawia po prostu zdokumentowane, namalowane murale reklamowe z czasów PRL-u. I to jest na przykład ta praca, to jest na przykład ta praca. To są autentyczne murale. Najczęściej ich już nie ma, bo to znaczy gdzieś tam są pod spodem, pod warstwami styropianu i jakiegoś nowego tynku. Są to murale malowane kilkadziesiąt lat temu, często przez ludzi, których ja miałem okazję, przyjemność poznać, przez plastyków zrzeszonych w takich pracowniach plastycznych w różnych miastach. Akurat tutaj przeważają murale ze Świdnicy, z miasta, którego pochodzę, a także z Wałbrzycha, Wrocławia, ale są też z Warszawy, z Trójmiasta i z wielu innych miejsc w Polsce. To jest pierwszy cykl. Łatwo to rozpoznać, bo najczęściej są to po prostu reklamy, a to banku PKO, a to jakichś totalizatorów i tak dalej, i tak dalej. Łatwo to rozpoznać. Drugi cykl to są obrazy przedstawiające autentyczne ściany, które ja fotografowałem. Na przykład ten obraz to jest autentyczna jakaś tam ściana w moim mieście, czyli w Świdnicy, na której ja namalowałem taki żart plastyczny. Tutaj właśnie taka pani maluje wałkiem ornament Louis Vuitton. No i tych obrazów też jest kilka. Pierwszy to jest obraz, który znajduje się w tamtej sali. Popiera swojego malarza też, ale nie pije, zbieram na iPhone'a. To jest pierwszy obraz. Tu jest ta praca i zaczęło się, to jest obraz, który powstał jako projekt. Autentyczny projekt, który ja chciałem zrealizować. Niestety nie udało mi się zrealizować. Może w Szczecinku. Nie piję, zbieram na iPhone. To jest właśnie pierwsza praca, która powstała w tym drugim cyklu. Też łatwo to rozpoznać. Trzeci cykl prac to są sklepy polskie. To jest cykl prac sklepy polskie i to są prace oprawione. Tam jest z tyłu. Większość jest chyba. Tak. I to jest, tych prac oczywiście, tutaj jest jakiś taki mały wycinek, jest powiedzmy 15-20% tych prac, które ja stworzyłem. Tak naprawdę jest ich dużo więcej jest zarówno zdokumentowanych tych starych murali, jak i tych projektów, które ja zrealizowałem właśnie w postaci obrazów, ale jest też kilka innych. Jestem po prostu malarzem i maluję też obrazy. Są dwa moje autoportrety, które są w tamtej sali. Dwa autoportrety wykonane farbami olejnymi, natomiast ten jest wykonany sprayami za pomocą szablonów, dlatego że ja jestem muralistą. Żyję z murali.
maluję dużo murali, ale nie tylko takich wielkoformatowych, również, również jakichś tam drobniejszych, mniejszych form artystycznych nie unikam i też one stanowią później jakiś pretekst do tworzenia obrazów i to jest właśnie ten autoportret, to jest właśnie wykonany za pomocą szablonów, sprayami i to jest również część mojej twórczości. Proszę zwrócić uwagę, że w obu tych cyklach jest to jakiś dyskurs autora z tak zwaną sztuką socrealizmu, ale na tych muralach pokazujących autentyczne fasady budynków to jest relacja, nawiązanie do sztuki socrealistycznej, ale już końca XX wieku, początku XXI wieku, kiedy ona miała jak gdyby cele reklamowe głównie, a jej walory artystyczne były tutaj na drugim planie. Natomiast cała ta seria z głębokim dowcipem, ten dowcip jest podwójny. Raz, że nawiązanie do sztuki głębokiego socrealizmu, nawiązanie do plastyki lat 50. i 60. XX wieku, ale jeszcze ma to taki podtekst, który tutaj może słabo zabrzmiał, że aby je narysować, namalować, to najpierw autor musiał sobie namalować budynek, namalować fasadę i dopiero potem namalował ten dowcip, namalował ten obraz. Wydaje mi się, że warto na ten taki niuans zwrócić na to uwagę. Może jeszcze dodam tylko, że oczywiście Robert jest pracownikiem Świdnickiego Ośrodka Kultury w Świdnicy, gdzie odpowiada, jest kierownikiem Galerii Fotografii i Malarstwa, organizatorem plenerów malarskich, różnych warsztatów miejscowych malarskich, człowiekiem, z którym mam przyjemność współpracować bardzo długo i pokazywać kilka jego indywidualnych wystaw, może za jakiś czas jakaś następna wystawa Roberta będzie miała szczęście tutaj się u Państwa znaleźć i laureatem wielu wystaw, konkursów malarskich w Polsce.